Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska. Czas na informacje dnia. Zapraszam. A zaczynamy od stolicy. Rolnicy wspierani przez myśliwych, leśników i pracowniczą Solidarność protestowali w Warszawie. Planują kolejne manifestacje. Zapowiadają m.in. marsze gwiaździste we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. Rolnicy rozpoczęli swój protest przed kancelarią premiera. Chcieliby politycy usłyszeli, czym jest praca na roli. My wiemy, jak trzeba ciężko pracować na roli, jak ciężko przychodzi nam uprawiać glebę, a oni nam dzisiaj proponują odłogowanie. Może 4, może 10%. Nie, na to zgody być nie może. Chcemy móc swobodnie prowadzić nasze gospodarstwa bez żadnych ograniczeń, słyszymy od rolników. Rolnicy, jeżeli nie uda się doprowadzić do rozwiązań prawnych i systemowych, to nie zejdą z tych barykad. Pod Sejmem na rolników czekali myśliwi. Dasz bur! Dasz bur! Rolnik, leśnik i myśliwy to trzy grupy, które najlepiej znają się na przyrodzie, wyjaśnia były łowczy krajowy Paweł Lisiak. W tej chwili próbuje się odmienić samą rolę myśliwego, mówiąc, że to morderca, że to człowiek, który tylko w zasadzie zabija. Dziś do strajku dołączyła również pracownicza Solidarność. Dziękujemy! 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 Przed budynkiem kancelarii premiera głos zabrał przewodniczący Piotr Duda. Podkreślał, że to wspólny protest. Postulat jest jeden, nie dla Zielonego Ładu. Nie można jednak łączyć tego sprzeciwu ze sprzeciwem wobec całej Unii Europejskiej. Nie zgadzamy się także z narracją taką, że albo Zielony Ład, albo polexit. Nie! My chcemy być w Unii Europejskiej, ale chcemy zniszczyć Zielony Ład, wsadzić go do tej trumny. I to zrobimy. Rolnicy nie wyrażają też zgody na upolitycznienie protestu. Strajk jest oddolny, przodują mu nie politycy, a rolnicy. To protest być albo nie być dla polskiego rolnictwa. My rolnicy mówimy dzisiaj jasno. Wy wszyscy, którzy rządziliście przez ostatnie 30 lat, odpowiadacie za ten cały bajzel, za który my dzisiaj musimy walczyć! Protestujący oczekiwali spotkania z premierem. My chcemy po prostu rozmawiać. Donald Tusk nie wyszedł do protestujących. To wzburzyło rolników. Z bliska manifestacji przyglądał się nasz reporter Michał Rybka. Żądają cały czas rozmów z przedstawicielami władz, ponieważ czują, mają cały czas poczucie już od ponad miesiąca, że nikt z nimi poważnie nie rozmawia. Tomasz Obszański z Solidarności Rolników Indywidualnych mówi, że zablokowano mu możliwość wejścia do Sejmu w celu złożenia petycji. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Pojawiły się race i kostka brukowa. Zatrzymane zostały 23 osoby. Rolnicy podtrzymują, że chcieli pokojowej manifestacji. Jest gaz, nie wiem, co tu się będzie dalej działo. Myśmy przyjechali spokojnie protestować, nikogośmy nie obrażali. Reakcja policji była wymierzona w całą grupę protestujących. Zaatakowali normalnie ludzi, to przecież to przechodzi ludzkie pojęcie. Na miejscu były armatki wodne, policjanci byli uzbrojeni w pałki, sięgnęli po gaz łzawiący. Na tym nagraniu widać, jak policja obezwładniła mężczyznę, który niósł polską flagę. Znajdował się kilka metrów przed kordonem policji. Policja rozwiązała protest. Rolnicy mieli opuścić teren przed Sejmem. Przez dłuższy czas nie mogli tego zrobić. Teraz państwo czekacie na to, żeby jechać, wrócić do domu? Wracać do domu, wyraziliśmy swój sprzeciw, ale nas nie chcą wypuścić. Rolnicy zapowiadają, że za 2 tygodnie zorganizują duże manifestacje w miastach wojewódzkich. Emocje z ulic Warszawy przeniosły się do Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło projekt uchwały, który wzywa do reakcji polski rząd, a rząd kieruje swoje postulaty w stronę Komisji Europejskiej. Premier ogłasza kolejne rozmowy z protestującymi, a minister rolnictwa chce dwustronnej umowy z Ukrainą. Premier Donald Tusk zapowiedział kolejne rozmowy z rolnikami. W sobotę godzina 10 rano centrum
dialog, będę do dyspozycji. Premier ma zrelacjonować, jakie działania podjął od 29 lutego, kiedy po raz pierwszy usiadł przy stole z protestującymi. W Sejmie minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski mówił dziś, że rząd między innymi dąży do uchylenia obowiązku ugorowania w tym roku. A w roku przyszłym przeniesienia tego do działań dobrowolnych w ramach ekoschematów, za co rolnicy by mieli płacone. Potwierdził to unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. W przyszłym tygodniu Bruksela ma przedstawić swoje propozycje, jakie mają wyjść naprzeciw postulatom rolników. Ze słów unijnego komisarza wyłania się oferta, by w tym roku nie było żadnych kar dla rolników, którzy nie spełnią unijnych norm środowiskowych, a w okresie do roku 2027 wymagania Zielonego Ładu mogą zostać znacząco ograniczone. Będzie to pakiet rozwiązań, który powinien zdjąć z rolników wszystkie obawy, nie tyle z Zielonym Ładem, ale z jego elementami, które są we wspólnej polityce rolnej. Te informacje, które do mnie dotarły, mówią o zawieszeniu Zielonego Ładu w rolnictwie. Przekazał wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Politycy PiSu dziś w Sejmie żądali szybkich prac nad projektem uchwały, jaki zgłosili. Postulują w nim całkowite embargo na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy i innych krajów, jeśli nie spełniają unijnych norm produkcyjnych, kontynuowanie pomocy dla polskich rolników i sprzeciw wobec polityki klimatycznej, która przewiduje m.in. wyłączenie z produkcji rolnej 10% gruntów w roku 2030. Znaleźliście miejsce w porządku obrad na uchwałę Tuska, a nie znaleźliście miejsca na uchwałę rolników. Uchwała PiSu jest skierowana w stronę polskiego rządu, uchwała premiera w stronę Komisji Europejskiej. Proponuję uchwałę dotyczącą sankcji i negatywnego wpływu handlu z Rosją i Białorusią. Jednostronne embargo w tej sprawie zaproponowała wcześniej Łotwa, dlatego treść tej uchwały za pustą uznał poseł Jarosław Sachajko z Kukiz 15, który zwrócił się do premiera. Proszę pokazać, że pan jest premierem polskich rolników, a nie wasalem Komisji Europejskiej. Ukraiński wiceminister gospodarki Taras Kaczka w rozmowie z Financial Times przekazał, że jego kraj będzie gotowy zaakceptować czasowe ograniczenia w handlu z Unią Europejską, by załagodzić spór polityczny z Polską. Rynek ukraiński rośnie bardzo gwałtownie i dla przykładu produkcja cukru, jaki nie jest objęty polskim embargiem, wzrosła za wschodnią granicą w ciągu roku z 7 tysięcy do 500 tysięcy ton. Chcemy doprowadzić do porozumienia bilateralnego, dwustronnego, gdzie ustalimy warunki wymiany handlowej, gdzie ustalimy kontyngenty. PiS oczekuje, że w polityce rządu znajdzie się też pomoc doraźna, by finansowo odciążyć gospodarstwa rolne. Potrzebują pomocy, to nie jest debata. My potrafiliśmy pomóc. Uchwała, jaką złożył PiS, została przekazana do sejmowej komisji. Uchwała rządu procedowana jest na trwającym posiedzeniu. I zmieniamy temat. Sejm głosami rządzącej koalicji przyjął uchwałę wymierzoną w Trybunał Konstytucyjny. Prawo i Sprawiedliwość uznało ją za haniebną. Konfederacja mówi o anarchii, a rządzący zapowiadają, że to nie koniec. Poprzez sejmową uchwałę, jaka jest inicjatywą całej koalicji, rządzący chcą zwrócić się do wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, by zrezygnowali z funkcji. Wybór trzech z nich chcą zakwestionować, a wszystkie orzeczenia z ich udziałem uznać za wadliwe. Przywrócimy Polakom Trybunał Konstytucyjny. Projekt uchwały przedstawiała dziś w Sejmie poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej, poseł Krzysztof Szczucki z PiSu, który odrzucił stanowisko rządzących, przywołał fragment orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z roku 2006. Nie można za pomocą uchwał Sejmu zmieniać porządku konstytucyjnego państwa. Ta uchwała ma wystraszyć Trybunał Konstytucyjny i ma wystraszyć organy państwa, obywateli. Wyjaśnia poseł Bartłomiej Wróblewski z PiSu. Konfederacja, która nie chce być stawiana w jednej linii z PiS-em, jednocześnie odrzuca kierunek, jaki obrała koalicyjna większość. Obecna większość, pan minister Bodnar, postanawia w chaos przeprowadzić fazę anarchii. Uchwała została przyjęta, jest zagrożeniem dla orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, tego, który chroni ludzkie życie i tego, który stawia polską konstytucję ponad prawem unijnym, zwłaszcza że stanowisko polskiego Trybunału było reakcją na coraz dalej idące oczekiwania Brukseli, zmierzające w stronę ograniczenia polskiej suwerenności. Osłabienie znaczenia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które wprost wyrażały
przypominały te zasady, które wynikają z polskiej konstytucji, może służyć właśnie temu, aby sfederalizować Polskę bez zmiany konstytucji. Mam wrażenie, że tu jest zasadniczy problem, że obecna władza nie jest w ogóle zainteresowana tym, by konstytucja była rzeczywiście nadrzędna. Zaznaczyła konstytucjonalista profesor Anna Łabno. Przeciwko uchwale głosowały PiS, Konfederacja i Kukiz 15. Władza podejmuje działania przeciwko życiu nienarodzonych, ale trafia na problem. Sama nie może się dogadać. Jednocześnie potrafi mówić, że poprzez przyjętą uchwałę wymierzoną w Trybunał Konstytucyjny można odrzucić jego orzeczenie, jakie rozszerza ochronę życia. To próba wpływania na opinię publiczną, by zamienić prawo na bezprawie. W Sejmie są 4 projekty przeciwko życiu nienarodzonych, wszystkie przygotowane przez partie tworzące rząd. Wszystkie zmierzają w kierunku upowszechnienia tzw. aborcji. Trzecia droga próbuje wprowadzać opinię publiczną w błąd, bo choć mówi o powrocie do prawa, jakie funkcjonowało przed 2020 rokiem, to do przepisów wprowadza tzw. przesłankę psychiczną, co otwiera ścieżkę do tzw. aborcji na życzenie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił, że Sejm nie zajmie się projektami przed wyborami samorządowymi, co wywołało reakcję lewicy. Jeśli panu marszałkowi Szymonowi Hołowni wydawało się, że odsuwając procedowanie tych ustaw sprawi, że te wybory samorządowe nie będą o aborcji, to chciałabym powiedzieć, że bardzo się mylił. W obronie marszałka Sejmu stanął jego koalicjant, wicepremier i lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Oba kluby chcą referendum, pomysł odrzuca lewica. Jak oni słyszą hasło referendum, to po prostu wpadają w jakiś szał. Nie wiem, boją się głosu kobiet. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji ujawnił, co marszałek mówił w trakcie prezydium Izby. Wspominał też wczoraj na prezydium, że posłowie będą się bali proboszczów i że dlatego trzeba głosować po wyborach. Koalicja rządząca jest podzielona, wskazuje poseł PiSu Przemysław Czarnek. Gorący spór wewnątrz koalicji, jak państwo widzieliście, ten spór się za... ognia. W 2020 roku Trybunał Konstytucyjny stanął w obronie chorych, nienarodzonych dzieci i tych, co do których pada podejrzenie choroby. W klubie PiSu większość posłów chce utrzymania tej ochrony. Z tej linii wyłamał się jednak były premier Mateusz Morawiecki i świadomie lub nie, ale wprowadza opinię publiczną w błąd, gdy mowa o projekcie trzeciej drogi. Ja popieram pomysł trzeciej drogi powrotu do kompromisu aborcyjnego. To wypowiedź, która nie powinna paść, zaznaczał poseł PiSu Piotr Uściński. Nie możemy do tego wracać, bo konstytucja tego nie dopuszcza i to nie jest tylko wyrok tego Trybunału Konstytucyjnego w tym składzie, ale to jest linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego niezależna od jego składów od lat 90. Dziś Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie broniło Trybunału Konstytucyjnego wobec uchwały, jaką przedstawiła rządząca większość. Poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz chce wyrzucić do kosza orzeczenia z ostatnich kilku lat. Będą musiały być usunięte z porządku prawnego, bo wydali je dublerzy. Te słowa stają się niebezpieczne dla tych dzieci, które zostały objęte ochroną po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie życia. Na temat tego orzeczenia głos zabrał minister sprawiedliwości. Uważamy, że po prostu musi być przeprowadzona tutaj praca ustawowa, żeby wyeliminować w sposób całkowity to orzeczenie systemu prawnego. Prawnik Magdalena Korzek-Pakaliszuk z grupy Pro Elio obawia się, że bezprawie rządzących teraz będzie wymierzone w nienarodzone ludzkie życie. Wbrew temu, że uchwałą nie można uchylić orzeczenia Trybunału. Możemy się spodziewać tego, że kolejne takie dzieci niestety zaczną ginąć, bo część osób uwierzy rządzącym, którzy będą przekonywali, jakoby wyrok nie działał. Treść uchwały o Trybunale Konstytucyjnym to próba wpłynięcia przez rządzących na instytucje, by powszechnie przestały przestrzegać prawa, wyjaśnia poseł Bartłomiej Wróblewski z PiSu. Oni liczą na taki efekt psychologiczny tej uchwały, że instytucje państwa, sądy, prokuratura będą się stosować do tego, do tez wyrażonych w tej uchwale i zaczną w taki czy inny sposób dezawuować Trybunał Konstytucyjny, ignorować jego orzeczenia. Potrzebujemy mówić prawdę o życiu człowieka, o tym, że człowiek jest nim od momentu poczęcia, a nie później. W Polsce funkcjonują liczne organizacje, które chronią życie i otaczają opieką matkę dziecka. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Jutro decyzję będzie uzasadniał prezes Narodowego Banku Polskiego. Początek o godzinie 15. Transmisja na naszej antenie oraz na profilach Radia Maryja w internecie.
Rada Polityki Pieniężnej otrzymała sygnał o hamującej inflacji. W styczniu spadła ona do poniżej 4% w ujęciu rocznym. Musi jednak liczyć się z tym, jak na wskaźnik wpłyną podwyżki, między innymi w budżetówce i odmrożenie cen energii, co może mieć miejsce w drugiej połowie roku. Wobec niepewnej przyszłości dziś członkowie Rady zdecydowali o utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie. To informacja dla kredytobiorców. Ich rata nie zmaleje. Polacy jednak muszą brać pod uwagę podwyżkę cen żywności, bo taki scenariusz wyłania się z zapowiedzi premiera Donalda Tuska. Że moglibyśmy wrócić do 5% stawki na żywność. Zerowy VAT na żywność obowiązuje do końca marca. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą jego przedłużenia i sięgają po ustawę o zerowym VAT-cie, jaka trafiła do Sejmu na początku kadencji. Ona od zeszłego roku jest w zamrażarce Szymona Hołowni. Ustawę, która gwarantuje zerowy VAT na żywność jako rozwiązanie ustawowe. Odejście od zerowego VAT-u będzie silnym impulsem poinflacyjnym, ale nie jedynym, mówi ekonomista Krzysztof Kolany. Przywrócenie tych starych urzędowych taryf na energię elektryczną i gaz ziemny w połączeniu z podwyżką VAT-u na żywność do 5% oznaczałoby skok inflacji CPI o około 4 czy nawet 5 punktów procentowych. Rada Polityki Pieniężnej ujawniła informacje, jakie znajdą się w marcowej projekcji inflacji. Wynika z niej, że z 50% prawdopodobieństwem wskaźnik utrzyma się w tym roku w przedziale od 2,8 do 4,3%. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła karę finansową na telewizję TVN za materiał szkalujący świętego Jana Pawła II. Trzy ekspertyzy wykazały, że dokument był nierzetelny i zawierał manipulacje. TVN24 wyemitował dokument Franciszkańska 3 dokładnie rok temu, 6 marca 2023 roku. Jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podjąłem decyzję o wezwaniu do zaniechania łamania prawa i o nałożeniu sankcji pieniężnej w wysokości 550 tysięcy złotych na nadawcę TVN SA. Poinformował przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Jak dodał, decyzja została podjęta w oparciu o 3 niezależne ekspertyzy. Eksperci wskazali szereg naruszeń standardów dziennikarskich i treści sprzecznych z prawem, podnosząc m.in. zarzuty takie jak niezadbanie o obiektywizm, wybiórcza selekcja źródeł, a historyczna interpretacja faktów i zdarzeń historycznych, posługiwanie się technikami manipulacyjnymi, takimi jak insynuacja, używanie manipulacyjnych określeń, tzw. utrwalaczy, fałszywe powiązanie emocji z osobami oraz plotka. Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, zaznacza dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy dr Jolanta Hajdasz i przypomina, że autor materiału Franciszkańska 3 otrzymał od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich antynagrodę Hiena roku 2023. Za absolutne zaprzeczanie zasadom etyki dziennikarskiej przy produkcji tego filmu. Użyto naprawdę wysokobudżetowych środków technologicznych, żeby udowadniać tezy, które nie miały żadnego odzwierciedlenia. Materiał TVN-u miał jeden cel – uderzyć w dokonania, zasługi i pamięć o świętym Janie Pawle II. Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji profesor Janusz Kawecki wskazuje, że kara nałożona na TVN i tak jest za niska. Ona powinna odstraszać nadawcę od takich działań, jakie zostały szczegółowo opisane na tej 40-stronicowym uzasadnieniu decyzji przewodniczącego. TVN zapowiedział, że odwoła się do sądu od decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.